Cześć wam. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować żywokost. Żywokost lekarski, jak się nie mylę. Jest to roślina lecznicza, wykorzystywana już od setek, a może i tysięcy lat, głównie na złamania, pobicia, stłuczenia. Największe właściwości lecznicze tej rośliny ma sam korzeń. Zobaczcie, korzystają z niej również owady, gdyż powiem wam, że kwiaty są bardzo, bardzo słodkie. Warto wyrwać sobie kilka takich kwiatków i spróbować wyssać z nich nektar. Naprawdę bardzo przyjemny posmak. Ja będę musiał tutaj przyjść chyba z jakąś łopatą, bo żeby wyrwać żywokosta, no jest to dosyć problemowe. A korzeń, powiem wam, że naprawdę warto mieć w swoich zbiorach zielarskich. Postanowiłem, że jeszcze na chwilę do tej roślinki wrócę, ze względu na to, że kwiatek, którego wziąłem do buzi i wyssałem z niego nektar, tak mi posmakował, że spróbowałem ogołocić troszkę tą roślinkę właśnie z tych kwiatków. A to jest efekt mojego zbierania. Zobaczcie, tak wyglądają właśnie kwiaty żywokostu. Mam nadzieję przyrządzić sobie dzisiaj z tego bardzo smaczny syropek. Mam nadzieję, że się, a wręcz wiem, że się tym nie zatruję, bo opinie na temat żywokostu od jakiegoś czasu są bardzo dziwne, bardzo podzielone, a wręcz stara się wycofać tą roślinę z obiegu po to, żeby nie było do niej dostępu dla zwykłych ludzi. Żywokost, roślina, która już w samej nazwie mówi nam, że żywi kości. Naprawdę jedna z najcudowniejszych roślin w naszym kraju i nie tylko, bo jest to roślina bardzo popularna i praktycznie porasta ona większość terenów.